Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Dzisiaj w programie Pitawal Tomek Gawiński będzie rozmawiał z mamą Iwony Wieczorek. Ostatnio znów zrobiło się głośno o Iwonie Wieczorek, nie tylko z okazji rocznicy i akcji, którą między innymi Stowarzyszenie Itaka przeprowadzało w Sopocie, gdzie notabene pojawił się Krzysztof Rutkowski, słynny szef agencji detektywistycznej, który zadeklarował dalej swoją pomoc, ale przede wszystkim dlatego, że pojawiły się jakieś sygnały, to już co najmniej dwa chyba, o których ja słyszałem, że... Paryskie. Tak, paryskie ślady Iwony Wieczorek, że dwie osoby, jeden pan pochodzący z Tczewa i druga pani też Polka, która bezpośrednio do mamy zadzwoniła, że widzieli tam Iwonę Wieczorek lub przynajmniej osobę łudzącą ją, przypominającą. Myślicie, że to może być jakiś przełom, tak jak niektóre chyba portale? Chyba chcielibyśmy bardzo wierzyć, może, żeby cokolwiek się w tej sprawie wydarzyło. W Paryżu można znaleźć... Mama sceptycznie do tego podchodzi, bo już też czytałem jej wypowiedź na ten temat. W Paryżu można znaleźć osobę łudząco podobne do bardzo wielu tysięcy osób. To jest duże miasto. Tak, to pewnie, żebyśmy chcieli. Natomiast to, co mnie zastanowiło w tej sprawie, to problemy proceduralne związane z tym, że w Paryżu nie wiedzieli o poszukiwaniach Iwony Wieczorek. Znaczy, podobno powinni wiedzieć. Powinni wiedzieć z punktu widzenia technicznego, bo to znaczenie miało kolosalne, dlatego że to mogłoby od razu uruchomić jakieś procedury, chociażby tak, związane z przeglądem monitoringu. Tymczasem okazuje się, że oni nie mają narzędzia w postaci informacji o poszukiwaniu Iwony Wieczorek. Jeszcze niedawno u nas jakby cała Polska dudniła tym. Z wypowiedzi mamy przebija taki żal w ogóle do naszej policji, że ona trochę czuje się już... kiedyś dzwoniła co miesiąc i tam podpytywała, a teraz ma wrażenie, że nikt już się tym nie zajmuje. Wszyscy się z tym pogodzili. I to jakby to potwierdza, prawda? Znaczy, nie, słuchajcie, musimy to wyprostować, bo już powiedzmy od razu, zostało to sprawdzone, nasz reporter sprawdzał, Iwona jest w bazie osób poszukiwanych. To udało się ustalić, więc nie wiem, co tam w Paryżu wydarzyło. Ja absolutnie nie mówię, że wina jest jakby stronie naszej policji. Więc akurat jeśli chodzi o polską policję, absolutnie jak działa jest to... system w Unii Europejskiej, kiedy okazuje się, że dziewczyna poszukiwana w Polsce nie ma informacji o tych poszukiwaniach. Gdzieś błąd na pewno został popełniony po drodze. Polska policja wprowadziła do międzynarodowej bazy, tak? A z jakichś nie wiadomo jakich powodów tej informacji. To zrozumiałam. No dobrze, ale monitoring, tak jak słyszeliśmy, jest zabezpieczony i to jest tylko kwestią czasu i być może na tym monitoringu będzie osoba rzeczywiście łudząco podobna, tak? No i co wtedy? No to właśnie. Jest pytanie. No nie, to jest kwestia dotarcia do niej. Znaczy, monitoring jest nie po to, żeby ocenić stopień podobieństwa, tylko przeglądanie monitoringu jest po to, żeby spróbować do niej dotrzeć. No tak się szuka, przestępców i tak się szuka osoby poszukiwane. Ja jak usłyszałam, że w tę sprawę znowu wmieszał się Rutkowski. Tak, człowiek zwany detektywem, to po prostu zatrzęsło mną. Zastanawiam się, co on jeszcze musi zrobić, żeby wreszcie media traktowały go jak personę non grata i żeby przestał być traktowany poważnie, a on nadal pojawia się, no już naprawdę tak namieszał przy tej ostatniej historii, która jeszcze cały czas gdzieś tam się w tabloidach odbija. Po prostu, że uważam, że ciszej nad nim. Jasnowidz Szczuchowa póki co się nie wypowiedział na temat nowych tropów. No ale już wolę Jasnowidza niż detektywa, bo to... Jasnowidz też nie wypowiedział się w kwestii, kto będzie następcą tronu brytyjskiego, czy chłopiec, czy dziewczynka. To jest jakiś wariant. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.